Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony mam was w odcinku takim dziwacznym, trochę nietypowym. Jestem sobie teraz w GTA Online, nie mam kamerki, bo nie chciało mi się podłączać, ponieważ jestem już na moim nowym komputerze i jeszcze nie mam wszystkich rzeczy podłączonych. Kamerki na przykład nie chciało mi się podłączać, bo na razie sobie tutaj leży w szufladzie. I co, właśnie witam was w GTA, dotychczas nie było w ogóle nawet minimalnej możliwości, żebym nagrywał GTA choćby na najniższych ustawieniach. A tak oto widzicie na ekranie GTA na jakości ultra. Tak się składa właśnie, że nowy komputer już sobie zakupiłem, także myślę, że takie odcinki mogą się pojawić czasami z jakiegoś GTA Online czy coś. Mam nadzieję, że nie jest za głośno dźwięki gry, chyba nie, chociaż ja zawsze jestem przewrażliwiony. Może nie być tak 100% płynnie, oczywiście FPS-u mam tutaj niecałe 60, także mimo nagrywania, także to u mnie nie ma problemu, ale tutaj u was nie wiem jak to wygląda. Ale jakby nie było idealnie, to coś tam się jeszcze zmniejszy, dla mnie to nie jest tragedia, i tak jest bardzo ładna grafika. Prawie że maksymalna. Mój sprzęt cały możecie zobaczyć najprawdopodobniej w opisie, bo podejrzewam, że tam to wrzucę. Oraz na pewno to już jest na kanale w zakładce informacje. Zapłaciłem za komputer w sumie niecałe 6 tysięcy, no dużo, dużo, ale mam nadzieję, że na lata mi już postarczy i w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze kupię jakiś nowszy komputer, pewnie już nie. Pewnie to już będzie mój komputer forever, który mi już wystarczy, chociaż niekoniecznie, nie mam pojęcia. W każdym razie cieszę się, bo na przykład sobie grałem Wiedźminę na ultra, no i fajnie się gra. Dotychczas na poprzednim komputerze Wiedźmina to sobie grałem na niskie, średnie. No a teraz kulturalnie sobie mogę grać wreszcie na tych maksymalnych i to jest przyjemne, to jest fajne. No w GTA to samo, chociaż GTA akurat dobrze zoptymalizowany jest, tutaj problemu nie miałem. Ten odcinek jest taki nietypowy z tego powodu, że jest to GTA Online, a nie chociażby MTA. A z tego powodu jest to GTA Online, bo nie zainstalowałem jeszcze MTA, jeszcze nie pobierałem Sandra ze Steama, bo ponieważ nie chciało mi się za bardzo. Dopiero mam Wiedźmina tylko i GTA, no pobrane teraz momencie na komputerze. Także mam nadzieję, że nie ma się nic przeciwko, że taki odcinek się pojawi luźny, który po prostu jakoś tak opowiem co i jak to aktualnie wygląda, jak to zamierzam. Mam to jakąś próbę czasową, zobaczmy sobie co to jest. Naciśnij E, rozpocząć. O proszę, już. O fuck, to już liczy czas, udaj się do celu. Jakiego celu? Aha, mam tu gdzieś cel na mapie, no to ładnie mi dali cel na mapie. To? Czy to? Punkt do celu mam na żółto, tutaj szybko. No to ładnie. Se klikam, dobra, już. No powinni mi to od razu zaznaczyć, trochę dziwnie, że tego mi zaznaczyli, no ale okej. Bo ja mam szczerze, że ja w GTA Online grałem może... Znaczy, mogę powiedzieć, że dokładnie grałem, bo jest licznik na stronie Social Club. Powiem wam tyle, że na GTA Online ja grałem łącznie chyba 14 godzin ogólnie w mojej historii GTA. I to było... I w ciągu tych 14 godzin, 10 godzin grałem w tenisa z kolegą. Także za bardzo doświadczenia nie miałem w tych wszystkich napadach, wyścigach i tak dalej. Na przykład coś takiego jak ta próba czasowa, co robię na przykład w tym momencie, to jeszcze nie zdarzyło mi się robić, tak wam powiem. Ale wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa sprawa, no po to, żeby sobie zrobić jakieś tam pieniądze i tak dalej. Ten wóz, którym aktualnie jeżdżę, jak możecie się w sumie domyślić, jest mój w posiadaniu. Kupiłem go sobie za takie pieniądze, które to są jako takie startowe, za to, że tam się kupiło tą grę w edycji teoretycznie jakieś tam teoretycznie premierowej, chociaż zakładam, że jeszcze długo po premierze była sprzedawana ta edycja, która daje $1 000 000, podzielone na pół, czyli pół miliona w kampanii, co się w ogóle nie przydaje, i pół miliona na online, co już się przydaje, ale lepiej jakby było milion na online, no ale mniejsza z tym. I powiem wam, że cieszę się, że mogę wreszcie nagrywać takie gry jak na przykład GTA 5, tak jak teraz widzicie, czy na przykład jakiś tam Wiedźmin. Nie, że będę to robił, bo jakoś to nie, że to planuję, bo zobaczymy. Raczej nie po to kupiłem komputer, żeby nagrywać koniecznie jakiś najnowszy gier, bo to nie o to chodziło. Ale też coś takiego może się czasami pojawić, jak na przykład dzisiaj. Chociaż dzisiaj nie jest dlatego, że chciałem się popisać czy pochwalić, tylko po prostu nie miałem MTA, stwierdziłem, że coś dobrze jakby się na kanale pojawiło i zamiast nagrać jakiś głupi film informacyjny, pomyślałem, że niech to będzie taki film właśnie z jakiegoś tam GTA Online, no na pewno to będzie ciekawsze. Tak teraz patrzę na drugim monitorku na podgląd, to wygląda, że całkiem spoko to wygląda. Jakby coś było jeszcze nie w porządku, to coś tam się obniży, no wiecie, no ja, o Jezu, myślałem, że się gra spauzuje, a to jest online przecież, to nie pokażę. Ale moje ustawienia są takie, jakie są, no tam, no większość jest na ultra, tam w sumie wszystko jest na ultra, oprócz tam kilku takich rzeczy, jak tam takie wygładzanie i tak dalej, na przykład zamiast razy 16 razy 8, zamiast coś tam innego razy 4 mam razy... Zamiast razy 8 mam razy 4, właśnie coś takiego, takie pierdoły, nie? Bo to jest takie, że to w ogóle prawie tego nie widać, a jednak tam kilka FPS-ów dodaje, więc sobie pomyślałem, że skoro miałem nagrywać i przydało, i każdy FPS wtedy się liczy, no bo jak nie nagrywam, to mam te 60, nie? Ale jak włączę nagrywanie, no to już tam kilka FPS-ów to wiadomo zabiera. Ojej, co tu się stało? No, więc pomyślałem sobie, że
że w takim razie się tam troszkę obniży. Widzę, że mi się kończy czas, no trochę mało tego czasu było. Nie, może to ja jestem kiepski kierowca. No w sumie i trochę jestem, szczególnie, że raczej na online w ogóle w GTA 5 nie grywam. Raczej, więc to raczej dlatego. Ale to nie tak strasznie, no nie wiem, pewnie i tak dostanę. Zakładam, że to jest tak zrobione, że jak się nie zrobi czasu rekordowego, to i tak dostajemy hajs, tylko po prostu mniejszy. Bo GTA Online to jest taka trochę gra dla casuali, więc zakładam, że to nie jest jakiś, tu nie ma jakichś mega wyzwań wymaganych, tylko po prostu takie tam luźniejsze takie rzeczy. Ale kto wie, nie wiem do końca jak to wygląda. Jeśli chodzi o mój procesor, no bo to się liczy do nagrywania, streamowania i tak dalej. No to mój procesor to jest i5 jednak, nie 7, tylko i5, no bo już nie chciałem przesadzać. i5, ale to najlepsza i5, czyli 6600. Oczywiście z możliwością podkręcenia. Ja na pewno sobie podkręcę specjalnie, sobie kupiłem chłodzenie do procesora, takie kulturalne, duże za 130 zł. Fortis 3, takie duże chłodzenie, że procesor mogę sobie spokojnie podkręcić z 3.5 na 4.5. Więc o to się nie martwię. Tego gigaherca, ale to jeszcze nie. Zresztą ja na tym się nie znam i nie chcę sobie coś zepsuć. No ale prędzej czy później tak pewnie to zrobię, no bo jednak do takiego nagrywania, no... no, wy to teraz oglądacie w 30 fpsach, nie? Ja oczywiście mam więcej niż 30, ale na YouTubie to się nagra w 30. Jakbym chciał w 60, no to... mógłbym, ale to by nie było 60, tylko na przykład 50. I to jeszcze takie skaczące. Dlatego myślę, że podkręcając sobie procesor, myślę, że na spokojnie można byłoby 60 wyciągnąć. O, widzicie, dostałem pieniądze, dostałem doświadczenie. Znaczy niby nieudane, ale dostałem, także no zakładam, że to jest właśnie coś takiego. Sorry jeszcze raz, że nie ma kamery, ale no naprawdę, mam i tak tutaj mnóstwo kabli i mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Co tu mam? Jakie zaproszenie do norma zabójstw, ewakuacja. Pozwólcie, że jakoś sobie to odpuszczę. Szybka akcja. Jakiś wyścig, nie? Czy losowa akcja? O, wyścig. Samotnie na pewno. Samotnie? A, wszystko mi jedno. Samotnie, czyli że nie z jakimś znajomym, tylko po prostu z randomami, mam rozumieć, bo to chyba o to z tym chodzi. No i w porządku. Co tu mamy? Aby włączyć funkcję na zawołanie, wejdź opcję szybkiej akcji. Ale dobra, jest szukanie akcji w prawym dolnym rogu, nie wiem czy widzicie, więc w porządeczku. Ten wóz ogólnie to jest imitacja, mam rozumieć, Lamborghini Gallardo, co widać po przodzie, głównie tyle, raczej nie, chodzi o przód. O, jest, proszę bardzo. Coś tam, nawet nie przeczytałem, nawet znamy Enter. Czy w ogóle tu można wychodzić z samochodu na online? Pewnie można, w sumie to głupie gadanie, ale... W ogóle mam żałosną postać trochę, nie wiem w ogóle, co we mnie wstąpiło kiedyś, że taką postać stworzyłem, ale... Chyba byłem niespełna rozumu. O, mogę sobie wziąć na przykład futo. O, kaskaderski zebra się pojawiło w prawym dolnym rogu. Wsiądę sobie do futo tak, o, po prostu. O, proszę to wyłączyć, ale już. No i rozumiem, że właśnie mi się tutaj szuka już do lobby ilość osób, także w porządku. Ogórek sobie jedzie. No, a wydaje mi się, że całkiem płynnie to działa na nagraniu. Tak teraz patrzę na podgląd. No, ten film to ogólnie taki właśnie jest poglądowy, testowy i przy okazji taki, żeby... powiedz co jak. Jeśli bylibyście zainteresowani jakimiś większymi filmikami z tego online, czy tam ogólnie z piątki, to dajcie znać, dla mnie to nie problem. Teraz właściwie to dla mnie może być dosyć normalne, a może nawet i ciekawsze niż MTA, no bo ile można grać w tym MTA, może czasami coś innego byłoby ciekawe. O, proszę bardzo. Pojazd. Mogę sobie wybrać. Ojej, jaka muzyka głośna. Proszę takiej głośnej muzyki nie puszczać. Nie mogę chyba teraz wyłączyć, więc wybaczcie, ale chyba nie jest aż tak tragicznie. Samochód. Nie wiem, mam dylemat, niech będzie ten. Kolorki to obojętne. Strój mój, no to też, tym bardziej. Dobra. W porządeczku, sorry za taką głośną muzykę, nie jest aż tak tragicznie, ale... I tak jest nie w porządku, że jest taka głośna, ale nic nie poradzę. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Jakiś chyba srogi wyścig. Ładnie to wygląda, powiem wam, tak jasno jest, a to jest ładny i sympatyczny. Ajajaj. Normalnie fajosko to wygląda, ale głośno trochę, trochę głośno. Proszę Radejko wyłączyć. O, wyłączone, już jest od razu milej. WTF. Co to za skocznia? O, to może być wesołe całkiem, zaraz to sprawdzimy. Chyba szybki wyłóz wybrałem, tak swoją drogą. Wow. Muszę ten samochodem tak ruszyć, żeby on spadł na koła, ale nie wiem czym. Znaczy, wiem, ale to nie działa. Ajaj. No, nie wyszło to najlepiej. Zakładam, że powinno to być lepiej w sumie, a tak średnio to wyszło.
Ale nie jest najgorzej. Myślę, że ostatni nie będę. To jakiś pomarańczowy słaby, ale naj... O, chyba się obrócę, patrzcie. No, w sumie fajnie to wyszło. 50 RP dostałem, za ten poprzedni skok też chyba dostałem. O, już ktoś pierwsze miejsce zajął. No to ładnie. No, widzę, że jestem trzeci, także to nie jest najgorzej. Jak będę na podium, to będę z siebie dumny, tak wam powiem. Powiem wam, że też również, że czuję się jak Trackmania. Nie wiem, czy znacie taką grę jak Trackmania, ale ona słynęła z takich właśnie dziwacznych torów, nierealistycznych, ale wesołych, jak właśnie w tym momencie są. Fajne, nie powiem, że nie. Powiem wam, że nawet mi się podoba takie zabawy, jakie tutaj są prezentowane w tym GTA Online. Więc, jeśli byliście za tym, żeby takie coś się pojawiało więcej, to ja bym też również był zadowolony, bo mi to pasuje. O nie! To będzie ciężko tam utrafić tą skocznię. Ale chyba utrafię. Chyba utrafię. O, proszę bardzo. Tym samochodem na boki potrafię, ale tak do przodu, do tyłu średnio mi to idzie. Tak wam powiem. Średnio po prostu, ale to jeszcze jest kwestia opanowania. Zresztą gram na klawiaturze, tak wam też się przyznam. A na padzie byłoby oczywiście lepiej, tyle że też sobie nie podłączyłem jeszcze adaptera. Tak jak powiedziałem, mam jeszcze niewiele rzeczy podłączonych, bo mi się nie chciało plątać w kablach. A na kolejny raz, jeśli będzie, to sobie podłączę pada. A na padzie, jak wiadomo, to się oczywiście gra lepiej, szczególnie w takie gry właśnie. No nie we wszystkie, ale w takie jak najbardziej. Więc coś takiego pewnie. Długi tor, długi. Myślałem, że to będzie taki króciutki, wiecie, minutka, dwie. A tu już ponad dwie minuty i dalej jadę. O, patrzcie, ktoś tu jest przede mną. Chyba coś mu nie idzie, więc kto wie, może go mi się uda wyprzedzić. Byłoby fajnie, bo im lepsze miejsce, tym oczywiście więcej pieniędzy, doświadczenia i tak dalej. No, jestem drugi póki co. Co nie znaczy, że zaraz będę potem trzeci. No, chyba tak. Tak, nie udało mi się niestety. No dobra. Trzeci to tak jest w porządku. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, chociaż dla mnie to jest bardzo głośno, ale jak patrzę teraz na suwaki, to chyba jestem głośny na pewno od muzyki i od wszystkich dźwięków gry. No ale nie aż na tyle głośno, co by mi pasowało, ale dobra, może tak właśnie powinno być w sumie, że te dźwięki tak są słyszalne. Patrzcie, jak skaczę, no fajnie. Fajnie sobie skoki robię. Takie to jestem cwany. Okej, a coś wolne teraz jadę, nie wiem, chyba mi się coś popsuło w silniku. A może nie. O, teraz dostałem kopa. Ale fajne, w ogóle nawet nie wiedziałem, że na GTA Online są takie wyścigi jak to. Ja myślałem, że to są takie nudne wyścigi po ulicy, a tu patrzcie, jak tutaj normalnie w powietrzu, na platformach. No nie wiedziałem, co takiego to jest. Fajnie. Wow. Taki flashback. No i tu już końcówka, widzę już na mapie, że jest flaga. O nie. A nawet nie jest tak źle, myślałem, że gdzieś wypadnę poza trasę. No, drugi nie będę, ale było bardzo blisko. Przez chwilę byłem. To nic, jestem na podium, więc i tak jest fajnie. I tak dostanę chyba całkiem rozsądne pieniądze i doświadczenie, więc spoko sprawa. Ładowanie. No i teraz zobaczymy, co tu się wyświetli. Aha, i mam obserwację tych, którzy są lamerami i zamykają tabelę. Muzyczka gra sobie dosyć głośno. Boję się, że jest za głośna. No, ja daję wyjście, bo jakoś mnie to nie interesuje, co oni tutaj robią. Te sobiaki, co im się nie udało wygrać, ani nawet zająć miejsce na podium. Zaraz pewnie zobaczę, ile dostałem. No, podejrzewam, że całkiem fajne pieniądze. No i tyle w sumie. Raczej na dzisiejszy odcinek to byłoby mniej więcej tyle, taka zajawka raczej tego, co tutaj jest możliwe do zaprezentowania wam za pomocą GTA Online. Jeśli byliście zainteresowani na coś więcej, to dajcie znać koniecznie, chociażby ocenami czy komentarzem jakimś miłym, a na pewno coś więcej jeszcze się ukaże, jeśli byście chcieli. Jeśli nie, to się nie ukaże, z tego sobie będę grał sam, ale wydaje mi się, że to było fajne. Zresztą teraz, kiedy mam do tego predyspozycję, żeby takie coś się pojawiło, no to czemu nie? Oczywiście ja podczas nagrywania przez to tracę z 10 czy 15 FPS-ów, ale mogę się poświęcić, mi to było jedne w sumie, bo to może i tracę, ale to kosztem takim, że przynajmniej to będzie na YouTubie, więc w sumie dla mnie to nie problem. Więc tyle. Długo mi się ładuje, nie wiem dlaczego. W takim razie nie chcę was tutaj dłużej trzymać, bo nie chcę, żebyście się niecierpliwili. W takim razie powiem wam tyle, że jeśli byście właśnie byli zaciekawieni, to w kolejnym odcinku myślę, że sobie byśmy jakieś zrobili może napad, bo napad to jest rzecz, ta tutaj właściwie jest taka jedna z takich głównych rzeczy w GTA Online i takich należących do jednych najciekawszych. Więc oceniajcie i komentujcie. No i kolejny filmik z MTA już ukaże się w najbliższych dniach. Wiem, że powinien być mniej więcej dzisiaj, no ale kurczę, no trochę mam tutaj właśnie roboty przy tym komputerku. Musiałem dużo rzeczy porobić, żeby to wszystko działało, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że taki wyjątkowy okres się tutaj trafił, że nie mogę
No i tyle. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrało, bo w sumie to dopiero co pobrałem OBS-a 20 minut temu. Także co, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dajcie znać, czy takie coś wam się podoba. Na razie, cześć.